Odkąd ruszyła nowa edycja programu Taniec z Gwiazdami, emocje sięgają zenitu. Początkowo już samo zainteresowanie budził dość oryginalny skład uczestników, a później ich taneczne poczynania na parkiecie Polsatu. Największy medialny szum. Oczywiście wokół Justyny Żyły, która niestety, w ostatnim odcinku musiała pożegnać się z show. Ponownie zdobyła najmniejszą liczbę punktów od jury, ale tym razem widzowie nie byli w stanie jej uratować. Taniec z Gwiazdami. Justyna Żyła odpadła. Widzowie są zgodni, internauci nie mają żadnych wątpliwości, że to był już czas, by Justyna pożegnała się z programem. Tańczyła najgorzej, choć należy też przyznać, że na przestrzeni ostatnich tygodni jej umiejętności uległy delikatnej poprawie. Komentarze widzów tuż po przegranej Justyny. Niektórzy nie pozostawili na niej suchej nitki. No nareszcie. Ile można było czekać na ten moment, 6 odcinków za późno. Lepiej późno niż wcale, czytamy. Wśród komentujących znalazła się duża część takich osób, którym żal było Tomasza Barańskiego. Ich zdaniem, jest to niebywale utalentowany tancerz, który niestety w tej edycji nie trafił dobrze, jeżeli chodzi o partnerkę. Myślę, że Tomek odetchnął z ulgą. Tylko Tomka żal. Szkoda mi tylko Tomka, genialnego tancerza, ale do tanga trzeba dwojga, piszą widzowie. Być może i odetchnął z ulgą. Przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy, że relacje Tomasza z Justyną nie należą do najlepszych, delikatnie ujmując. Ciekawe więc, czy teraz, gdy pożegnali się już z TZG, nadal będą utrzymywać jakiekolwiek kontakty. Zobacz, tylko u nas, Tomasz Barański traci cierpliwość do Justyny Żyły. Widać, że za sobą nie przepadają, a wy, zgadzacie się z werdyktem jury oraz telewidzów. To była dobra decyzja. DH.